poprawiamy wyniki finansowe, co nas bardzo cieszy. Praca przynosi efekty, poprawiamy wydajność, poprawiamy działania operacyjne. No, głównie też zajmujemy się teraz przewozem węgla. To, co najważniejsze dla kraju i dla państwa było, jest i realizujemy. Myślę, że tutaj się wywiązujemy w 100% z tego. Nadal jesteśmy mocni oczywiście w przewozach kruszyw, czyli materiały budowlane. No, cierpimy trochę na wojnie z powodu brak przewozów intermodalnych. No, tutaj musimy naprawdę dużą pracę wykonać jeszcze. Próbujemy się przestawić na nowe szlaki. Ja tutaj bardzo liczę na, czyli nie tyle liczę, ja jestem pewien, że nowy terminal, który ruszy pod koniec przyszłego roku, w pierwszej fazie oczywiście początkowej budowy terminalu w Karsznicach, ustawi nas na nowej pozycji rynkowej, nowej pozycji handlowej. To, co nas najbardziej interesuje w intermodalu i nie tylko w intermodalu, czyli Trójmorze, budowanie swojej pozycji tutaj na Trójmorzu, dzięki temu naprawdę nas wzniesie na nowy poziom. Mam nadzieję, powoli nieosiągalny dla konkurentów, bo będziemy dysponować bardzo dobrze położonym terminalem, dużym terminalem, dobrze zarządzanym, bo to będzie nasza spółka PKP Cargo Terminale zarządzała tym terminalem. Więc to nam pozwoli opanować szlak transportowy przecinający Polskę na pół i z góry, czyli z północy na południe i ze wschodu na zachód. Będziemy opanowywać nowe transporty, nowe kierunki transportowe, to znaczy połączenia Adriatyku, Morza Czarnego poprzez Karsznicę do portów, polskich portów Bałtyku. To jest, myślę, że to naprawdę jest duża sprawa i jak za rok byśmy się mieli okazję spotkać, to chyba już będziemy mówili o nowej rzeczywistości intermodalnej w Polsce.